Zbiórki dla powodzian organizowane są w całej Polsce. My z kamerą odwiedziliśmy parafię Najświętszego Imienia Marii Panny w Cieszynie. Tam w salce przy parafii dary zbierane są od 18 września. Takich zbiórek już jest dużo teraz i w całej Polsce i na terenie powiatu cieszyńskiego, ale od was się to tak naprawdę tutaj w Cieszynie zaczęło. Pani jest inicjatorką tej akcji tutaj w Cieszynie. Uznałam, siedząc w domu z synem i oglądając te wszystkie wiadomości, przeglądając portale społecznościowe, że po prostu na ten moment wtedy za bardzo u nas nic się w Cieszynie nie dzieje. No i mąż jak przez pracę zadałam mu pytanie, czy co by na to powiedział, jakbyśmy coś zorganizowali, nie? No bo ściska, że po prostu za serce, że nic nie dzieje. Mąż mówi, no ale gdzie? No i tak przy kombinowaniu miejsc, o które ciężko, no bo tak, szkoły mają zajęcia, sale odpadają, wiadomo, nie? No i ksiądz proboszcz, nasz wspaniały Antoni, jako że jest wyjechany, zawróciłam głowę na pielgrzymce, dzwoniąc do niego. Mówię, proszę księdza, co by ksiądz powiedział, jakbyśmy tą zbiórkę utworzyli? Trzeba by było salki udostępnić, resztą się już zajmę. Powiedział, że jak się dogadamy z księdzem wikarym, nie ma problemu. Całe szczęście dogadaliśmy się z księdzem wikarym, mamy tą salkę, staramy się składować. To tu pomaga nam w tej chwili już OSP Bobrek, bo udostępni swoją salę, którą ma wiele większą, gdzie będziemy część już rzeczy przewozić, bo zbiórkę mamy do wtorku do 18 godziny. W środę planujemy wywieźć to, chcemy wieźć do Paczkowa. Po rozmowie z gminą, z ludźmi z gminy Paczków, cudowni ludzie, empatyczni, którzy się ucieszyli, że oni z każdej pomocy będą się cieszyć, będą zadowoleni, więc uznaliśmy, że Paczków będzie docelowym naszym przynajmniej punktem. No i zapraszamy oby takich dobrych serc, które przychodzą, naprawdę było więcej, bo nawet zdarzają się osoby, które przychodzą i jeden ręcznik przynoszą, ale to jest już dodatkowo jeden ręcznik. I życzę tak samo innym punktom w Cieszynie, żeby naprawdę udało się im zebrać jak najwięcej, bo im więcej nas będzie wspierających w Cieszynie, tym więcej tych pomocy trafi do tych ludzi i naprawdę każdego powinien wspierać w tej zbiórce. Każdy punkt, może ktoś będzie potrzebował pomocy, że mu będzie brakować jakiegoś dla transportu, zanim coś, kontaktować się między sobą, żeby sobie naprawdę pomóc. No bo zbieraniem. Drugi temat to jest transport. W jakich godzinach tutaj można z tymi darami? Od 9 do 18 jesteśmy. W niedzielę, przyznajemy, robimy wolne, bo i tu parafia, wiadomo, ma mszę i tak dalej. No i no, gdzieś też potrzebujemy tchu, bo jestem ja, mąż i mój 2,5-letni syn. Także musimy się jakoś wymieniać, dzielić to. No i oby tylko napływało, a my damy radę. Oby napływało i właśnie, bo może też nie każdy wie, no jakie rzeczy są potrzebne, czy to żywność, bo tu widzę, że tak naprawdę bardzo dużo wody jest chociaż. Tak, no dzisiaj nas zasilono, jeden z przedsiębiorców tutaj 40 zgrzewek wody nam dostarczył, natomiast tak, no na pewno głównie chemia, łopaty, szmaty, mopy, co z takich większych, co wiem, że jest problemem, ale tu, o, właśnie co, pani z policji była tu u nas z jakimiś swoimi darami i powiedziała, że oni też zrobią zrzutkę pieniędzy akurat na komendzie i ma się z nami w poniedziałek skontaktować, co kupić, co jest potrzebne, więc mamy z Paczkowa, zresztą tak chyba wszystkich w miejscowości, głównie to są osuszacze, myki ciśnieniowe, miotły, właśnie wiadra, rękawice, więc za te pieniążki, które komenda przez powiatowa policji w Cieszynie przekaże nam, chcemy, czy oni, czy my, to już jest obojętne, zakupić te stricte. Może to będzie, że na przykład się uda jedną myjkę ciśnieniową, czy choćby dwie kupić, ale to już zawsze jest ta kropla do kropli. Znajdujemy się przy parafii na Bobrku, gdzie zbiórka, gdzie jest jedna ze zbiórek organizowanych na terenie Cieszyna. Wiele stowarzyszeń na terenie naszego miasta, na osiedlach organizują takie zbiórki. I wiele innych, bo wiele prywatnych osób również organizuje takie zbiórki. To jest pomoc, która należy się tym ludziom, bo oglądając środki masowego przekazu widzimy, jakie zniszczenia. Nasze miasto, nasz powiat również dotknęła ta tragedia. W większym wymiarze miasto Ustroń i Skoczów, w mniejszym Cieszyn, ale ja byłem dzisiaj pod Wałką, gdzie jest wielkie wsparcie i pomoc różnych przedsiębiorstw, które oczyszczają teren stadionu,
i tam również jest oczekiwana wielka pomoc, bo jest tam zalany piec, który należy wymienić. Oczywiście tutaj włodarze miasta na pewno będą koordynowały służby również związane z kryzysem. Sztab kryzysowy, który był powołany, na pewno zna kierownictwo również tego miejsca, wie, jakie tam są poczynione szkody i tutaj również będzie wielkie zaangażowanie, żeby odbudować to, co zostało zniszczone. W akcji zbierania darów dla powodzian parafii aktywnie pomaga również Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.